Siema, z tej strony Kamil. Dzisiaj gram w World of Tanks. Jest ze mną Oskar. Siemano. Oskar jest trochę mało rozmowny, poza tym wpierdziela pierogi, także nie będzie się zbytnio udzielał, ale tak żebyście wiedzieli, to jest tutaj ze mną. Tutaj macie CW, także Wojny Klanów, Artcom, także życzę miłego oglądania. Dobre te pierogi. No, moja mama robiła. Dobra, ale wracając do WOTA. Mapa Elhalów, czyli ta pustynia, to jest dość dobra mapa pod Artę. Szczególnie na CW i szczególnie do tej strategii, którą właśnie zaprezentowali nasi przeciwnicy, ale to wszystko zobaczycie, bo właśnie ze względu na tą strategię postanowiłem wrzucić ten film. Nie ze względów jakichś tam, prawda, żeby pokazać jak ten nasz klan jest dobry, tylko po prostu żeby wam pokazać to, co zrobili tam ci kolesie. Poza tym koleś jest Polski, klan Huzar, także no nie Polacy, i według mnie ta ich strategia była w 100% jakby no dopasowana do nazwy ich klanu, no bo zachowali się jak prawdziwa husaria polska. No tutaj już kolesie zjechali tam pod ich te skały, także są osłonięci już przed ich ogniem, no i teraz tylko będą podświetlać dla Arty, bo właśnie na Elhalów zawsze gramy pod Artkę. Tutaj zaraz, no właśnie, troszkę przyspieszyłem tempo, bo myślę, że takie patrzenie na celownik i na to, co kolesie u nas na czacie piszą, to nie będzie zbyt ciekawe. Także, no przyspieszyłem i zaraz właśnie dzięki temu zobaczycie pierwszych przeciwników. No właśnie się pojawili, to dwie sety i jeden mouse. One są schowane za skałą, także dość ciężko je będzie trafić. No tutaj jedynie bardzo ładnie się wystawił. Ale urwał. No, dostał w bok wieży za 1080. Także no to jest dość dobry wynik. Tym bardziej, że wesetę, która jest dość potężnie opancerzonym czołgiem. I to jeszcze nie z pocisku premium, tylko ze zwykłego burzącego. Jakby mój dowódca klanu to zobaczył, że nie bije z premium, to chyba by mnie zabił, ale... Ale może nie będzie tego oglądał. Poza tym i tak, nawet bez tych pocisków premium radzę sobie całkiem nieźle na tej Arcie. Tutaj niestety na pestkę trzeba poczekać prawie 40 sekund. Także to jest no z pewnością dość długi czas, ale myślę, że warto, bo takiego powera to jednak... Nie każda Arta na siódmym tierze posiada, także... No tutaj widzicie już, ci kolesie no, są objeżdżani przez naszego Isa i T110G5. No to są naprawdę ogarnięci kolesie, wiedzą co robią. Także... tutaj może tego nie widać, ale tak wystawiają tylko wieże. Bo i siódmy i T110G5 mają bardzo mocną wieżę. E5 ma tylko taki wielki włas. Ale to tam jak się rusza, to ciężko trafić, także... Tutaj już Oskar kończy pierogi, to... Może jeszcze coś pod koniec filmu do was powie, słówko lub dwa. Oczywiście. No, z pewnością. Tutaj, jak widzicie, zespotował się obiekt. I nie tylko. Jak widzicie, ale ich tutaj na ten... kurde. Jak, za każdym razem jak to widzę, to jestem tak samo zaskoczony. Peleryna niewidka. No, patrzcie, on tutaj strzeliłem. E50M, wy go nie widzieliście, bo to jest właśnie magia tych powtórek z WOTA. Ale on tam stał, nie pamiętam już dokładnie ile miał HP, coś tam miał ponad 1000 z tego co pamiętam, także... Ale tu kolesie naprawdę nas zaskoczyli. Myśleliśmy, że tam ich jest trzech, te dwie sety, jeden mouse, a tu nagle nasz batczacik zespotował 12 czy tam 11, bo jest jeden obiekt innych czołgów, także... No naprawdę zdziwko było niemałe. Także no pierwszy raz z takim czymś się spotkałem. Tutaj strzał na tego i ja już byłem pewien, że już nigdy nie trafię, bo się ruszył, ale weszło. Tam chyba koleś miał coś koło 1600 HP. Także no to jest właśnie moc M40 na M43. Tutaj kolesie już na nas wyjechali takim zupełnym rushem. Trochę nie mieli czołgów pod ten rush. Chociaż w sumie no tam na no, 75, trochę wolne. Mouse no tam jeszcze stał. No i C8. W sumie to im troszkę też dziesiątek brakowało. Jak widzicie, koleś mają, z tego co tutaj widzę, to mają 3 isy 8, jedną E75. Także no to jest zawsze osłabienie, prawda?
Każda dyszka zamiast dziewiątki to jest duży plus dla teamu. Takie no już poważne CW to są same dyszki i arty siódemki. Przepraszam, arty ósemki. U nas są jeszcze siódemki, no bo nie wszyscy mają arty ósemki, ale i tak radzimy sobie całkiem dobrze, jeśli chodzi o artylerię. O, tutaj jeszcze Oskar będzie pił herbatę, także ja w sumie też sobie może wypiję to tam. Na pewno się nie obrazicie. Tutaj miałem plana tego ISA 8 jeszcze łupnąć w tył. Niestety to się mi nie uda, już nie załapię żadnego fraga do końca bitwy. No ale tutaj na CW fragi są akurat mało istotne. Tutaj jakiś dziwny fail, nie trafiłem kolesia, mimo że celownik był skupiony na maksa. Nawet jakby nie trafił, to i tak zostało mu tyle HP, że ze splasha powinien na 100% już prawda zejść, także. No i co? No i tu koleje się już, prawda, na dobicie, no nie? Iluś tam zostało? O, 7, no teraz już 6. 6 czy nie, 7, 7 zostało. Tylko że koleje się już mają mało HP. No tutaj, prawda, IS 7 ma, nie wiem, 20 parę procent. IS 8 ma parę procent na dobicie. Zupełnie już koleje się, no koleje się bez szans, prawda? Nie przewidzieli tego, że zagramy podarte. Tam ich było tak dużo nakotłowanych. A jakbyśmy nie mieli arty, to po prostu kolesie mogliby wygrać, no. Bitwa wygrana dzięki tobie w końcu, nie? No tak, no tak. Przez grzeczność nie zaprzeczę, no nie? Tutaj troszkę popis mojego kolegi Skipmana, tej esety. Tak się wtaranował, no ale fajnie tak widowiskowo to wygląda. No i jeszcze, prawda, tu został ten Maus, który tam kampi przy respie. Obiekt właśnie w tych rejonach, gdzie teraz mniej więcej celuje. No i artka też troszkę bardziej na południe, czy tam kto woli bardziej na dole, jeśli chodzi o, jakby patrzeć na minimapę, no nie. To już raczej nic ciekawego w tej bitwie się nie wydarzy. Już chciałem jeszcze tego Mausa już skalibrować, ale nasze czołgi ciężkie mają wspaniały refleks i jak tylko kogoś wyspocą, to już po prostu kogoś nie żyje. Także atak BTW, by the way, chciałbym zaprosić was, jeżeli macie 8 tier lub 6 martkę, do mojego klanu, mojego, no, do tego, którego ja należę, Białe Tygrysy. Piszcie do mnie na priv, tam widzicie chyba mój nick, poza tym w intrze też jest Camillo 2012, także na pewno, jeżeli prezentujecie jakiś konkretny poziom, to z wielką chęcią was przyjmiemy. Też na pewno pewien poziom, to nawet nie musicie grać jakoś dobrze, chociaż pewnie i tak gracie lepiej ode mnie, to jak mnie przyjęli, to was na pewno też. No i tutaj jeszcze tylko tarta, no nie, prawda? Także no, to już praktycznie bitwie nic nie będzie ciekawego. Pychota herbata. No, dzięki Oskar. Tak, w ogóle to podziękowania dla ludzi, którzy pomogli nam w tworzeniu intra. No czyli właśnie dla Oskara. Dziękuję. I oraz? Oraz mnie, Kamila. No ale to już było na tyle. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, łapkujcie. Nara. Yo.